Jacek Tokarczyk, witam Państwa w programie Łodzią po regionie, który jak zawsze w piątki poświęcamy tematyce kulturalnej. Rok powoli się kończy, a to zawsze świetny moment do tego, aby podsumowywać pewne wydarzenia. I właśnie w 2017 roku minęło 100 lat od, moglibyśmy powiedzieć, pierwszej takiej znaczącej manifestacji awangardowej. To jest ważne wydarzenie, a żeby temu wydarzeniu nadać odpowiednią rangę, to trzy polskie muzea, które posiadają największe zbiory sztuki awangardowej w Polsce, czyli Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum Sztuki w Łodzi, no, postanowiło wyjść z taką inicjatywą obchodów stulecia awangardy. Do współpracy włączyła się ogromna liczba różnego rodzaju instytucji. Między innymi patronatem objął to wydarzenie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Komitet do Spraw UNESCO, Komitet Polski. A my z naszymi gośćmi dziś będziemy dyskutować, czym tak naprawdę jest awangarda, czy ona jest nadal obecna w pojęciu sztuki, wśród artystów, którzy nadal tworzą. No i staramy się też podsumować rok awangardy. I witam w naszym studiu gości Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. Dzień dobry, pomysłodawca i koordynator Roku Awangardy. Dr Przemysław Owczarek, dyrektor Domu Literatury w Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Jóźwiak-Rodan, reżyser, scenarzysta. Dzień dobry. I Łukasz Cieślak, czyli Łukasz Zbałut, człowiek o wielu talentach, muzyk, reżyser, performer, fotograf. Zanim rozpoczniemy naszą dzisiejszą rozmowę o awangardzie, to musimy parę słów na temat tych urządzeń, które nam towarzyszą dzisiaj. Pawle, co to jest i do czego to służy i dlaczego nam dzisiaj towarzyszy? To jest kamera 360, która nas rejestruje w tej chwili i będzie można sobie ten obraz obejrzeć w internecie na stronach, na stronie TVP Łódź, tak? Po emisji naszego programu będą Państwo mogli je zobaczyć także w internecie. W internecie z każdej możliwej strony. Ale to przy użyciu takich gogli też można to oglądać. Tak? Też 360 stopni. Tak. No to już VR bardziej, czyli wirtualna rzeczywistość. Wrócimy do tych urządzeń w kontekście awangardy, natomiast myślę, że warto by tę naszą rozmowę rozpocząć od wyjaśnienia słowa i być może to najprostszy sposób, na który tutaj wpadliśmy i chcielibyśmy zaproponować, ale chciałem przytoczyć trzy definicje ze słownika języka polskiego, cztery, przepraszam, czym tak naprawdę jest awangarda. Grupa ludzi, których działalność jest oryginalna i wprowadza coś nowego. To pierwsza definicja. Zdarzenie wyprzedzające swoją epokę. Druga definicja. Kierunek w sztuce, muzyce i literaturze XX wieku charakteryzujący się sprzeciwem wobec tradycji, na przykład futuryzm i ekspresjonizm. Trzecia. No i czwarta, chyba najciekawsza, to jest oddział żołnierzy ubezpieczający maszerującą grupę od przodu. Straż przednia, forpoczta, szpica. No i właśnie, teraz pytanie do panów. Które z tych definicji możemy śmiało zastosować, jeżeli chodzi o awangardę, o której dziś będziemy mówić? Panie dyrektorze. Zastosować można wszystkie. To czwarte też? Również jak najbardziej, zwłaszcza wtedy, kiedy tworzyła się ta historyczna awangarda, ona myślała o sobie jako o forpoczcie rzesz, które za nią pójdą. To była szpica, która, można powiedzieć, badała przedpole, wprowadzała radykalne zmiany, czyli wyprzedzała innych, ale miała nadzieję, że za tą awangardą, za tymi artystami pójdzie cała reszta. I tak zresztą do pewnego stopnia się stało. Cała kultura współczesna, cała kultura dwudziestowieczna jest taką kulturą, cała, przesada, ale bardzo znacząca część tej kultury jest tą kulturą, która rozwija się na skutek zbadania przedpola przez ową forpocztę awangardową wówczas w latach 10., 20., 30., 20. wieku. Te definicje, które przytoczyłem, to są cztery definicje ze słownika języka polskiego. A gdyby panowie mieli swoimi słowami, w najprostszych słowach, powiedzieć, czym dla was jest awangarda? Ja już to kiedyś mówiłem na jakimś panelu. To jest coś, co rzeczywiście wyprzedziło nasze czasy, ale już umarło i dopiero teraz zaczynamy to pojmować. Tak? Ponieważ wydaje mi się, że jest wobec zjawisk awangardowych jednak dość duży poślizg czasowy, jeśli chodzi o przetłumaczenie tego zjawiska, po prostu tej reszcie, o której pan dyrektor powiedział. I to jest moim zdaniem taka przyczółkowa definicja. Oczywiście awangarda sięgnęła do tej definicji wojskowej najpierw, tak mi się wydaje, i do tego się odnosiła. I stąd się wzięło to pojęcie. Ale te pozostałe doskonale, że tak powiem, w tych czterech rogach opisują kontekst. Panowie, a dla was awangarda, dla artystów, dla twórców?
Ja bym powiedział w kontekście tego, co tutaj robię w tym momencie, że awangarda to jest innowacja. W tych czasach słowo bardziej, może bardziej o nim słychać, prawda? Czyli no, rzeczy innowacyjne można uznać za awangardowe, prawda? Bo to jest coś, co wyprzedza czasy, w których żyjemy. Czyli dla mnie awangardą jest coś, co jest jakby coś, co wyprzedza ten moment, w którym jestem. Czyli coś niespotykanego, innowacyjnego. To jest dla mnie awangarda. Nie wiem, jak dla Łukasz, dla Ciebie? No, w pewnym sensie też. Ja nie wiem, czy potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast chciałem powiedzieć, że chyba w ogóle słowo awangarda stało się takie bardzo nośne, że to jest tak jak jest pewnego rodzaju moda na bałuty, tak jest jakaś taka moda na awangardę i że to nie jest, i to nie tylko za sprawą roku awangardy. Myślę, że to ma w sobie jakiś taki potencjał, że ludzie chcą się nazywać awangardą. Ja na przykład kiedyś się nazywałem awangardą awangardy, ale może zbadajmy to w trakcie tej rozmowy. Mnie się wydaje, że tutaj takim najlepszym i najbardziej skrótowym określeniem tego, czym jest awangarda, byłoby określenie mówiące o tym, że jest to pewien sposób myślenia i działania, który przekracza horyzont możliwego, czyli przekracza horyzont, który dla większości z nas jest nieprzekraczalny. Biegnie myślą i wyobraźnią poza horyzont tego, co jest do pomyślenia i do wyobrażenia przez wszystkich. I tego rodzaju awangarda rzeczywiście z jednej strony jest zjawiskiem historycznym, osadzonym w historii kultury, zwłaszcza mówimy tu o latach 20. i 30. XX wieku, ale z drugiej strony jest zjawiskiem ponadczasowym, a myślę nawet, że dzisiaj zjawiskiem szczególnie pożądanym, bo my żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie jak sądzę, odczuwamy dotkliwy brak pewnych projektów, które pozwoliłyby nam przenieść się poza horyzont tego, co nam się wydaje w tym momencie wyobrażalne. A mamy takie poczucie, że rzeczywistość, która nas otacza, mechanizmy, modele, w oparciu o które rzeczy funkcjonują wokół nas, nie do końca się sprawdzają, nie działa to tak, jak powinno. Potrzebne nam są nowe idee. No właśnie awangarda była tym dostarczycielem nowych idei. A kiedy przekraczamy ten horyzont, to co się dzieje wtedy z odbiorcami, czy odbiorcy współczesnej awangardy, no właśnie, jak oni postrzegają? To jest ten drugi koniec relacji, bo mi się wydaje, że tam, gdzie my stoimy i patrzymy na ten przesuwany przez artystę horyzont, czy przez pisarza, tak, który dokonuje szczególnej innowacji językowej, to my jako czytelnicy i odbiorcy jesteśmy zbici z pantałyku. Tak? Trudno nam jest to zdefiniować i dopiero właśnie biorąc pod uwagę ten poślizg czasowy, zaczynamy rozumieć, co się zadziało. I wtedy jest to wow, trochę szersze społecznie. Okej, jesteśmy w nowym miejscu, trzeba wiele rzeczy przedefiniować, trzeba inaczej nazwać te fragmenty rzeczywistości, gdzie to się zadziało. Tak? Gdzie nastąpiło to przesunięcie. Tak mi się wydaje, że o to chodzi. I ja widzę kilka takich obszarów dzisiaj działania sztuki awangardowej i literatury. To jest zawsze takie skrzyżowanie sztuk, nadal interdyscyplinarne mocno. I tu się dużo dzieje na połączeniu, nie wiem, słowa muzyki i działania ciałem. To jest też oczywiście obszar nowych technologii, ale też obszar zaangażowania jak najbardziej politycznego i społecznego. To byłby ten trzeci obszar, gdzie zaczynamy bardzo w ciekawy sposób, interesujący badać nasze relacje z innymi istotami. To też sztuka robi i dowiadujemy się, że jednak nie możemy się tak za bardzo uważać za panów stworzenia. A czy my jesteśmy przygotowani jako odbiorcy na odbiór sztuki awangardowej? Czy być może te obchody stulecia miały nam pomóc w tym? To jest bardzo celne pytanie. Zdecydowanie nie jesteśmy przygotowani, jako mam na myśli większość odbiorców, mam na myśli społeczeństwo jako całość. Bierze się to z kilku powodów. Po pierwsze, tak naprawdę te języki, jakie wymyśliła awangarda, one są stosunkowo młode.
mówimy o stuleciu awangardy. Stulecie, dokładnie. Więc jeżeli spojrzymy na historię kultury, to jest to nic. Kultura tradycyjna, w jakiej poruszamy się wszyscy jak ryba w wodzie, bo to nie tylko sztuka wysoka, ale sztuka masowa posługuje się językiem tej kultury, swoje podwaliny wypracowała jeszcze w epoce antyku. Czyli od 2000 lat my obracamy się w środowisku symboli, języków, form wymyślonych przez kulturę klasyczną, prawda? Był czas, żeby się tego języka nauczyć, więc 100 lat, jeżeli chodzi o istnienie kultury czy sztuki awangardowej, to jest nic. Druga sprawa jest taka, że artyści awangardowi świadomie poszukiwali nowych form, które wynikały z ich bardzo osobistych doświadczeń, tak? Chcieli uczynić ten język, który wymyślali, językiem uniwersalnym, prawda? Ale w zasadzie każda formacja awangardowa miała inny pomysł na ten uniwersalny język, tak? Także tutaj, o ile kultura klasyczna opiera się na w zasadzie jednym takim języku, prawda? To tutaj wraz z awangardą weszło szereg nowych, tak? Więc jest dużo więcej do nauczenia się, by tak powiedzieć. No i muszę niestety z bólem dodać do tego, że pewnie bylibyśmy w innym miejscu i pewnie awangarda byłaby zjawiskiem bardziej akceptowalnym przez społeczeństwo, gdyby system edukacji powszechnej działał na rzecz tego. A niestety, jeżeli chodzi o mówienie, o edukowanie kulturowe kolejnych pokoleń, ciągle jest problem z tym, żeby wyjść właśnie poza kształcenie, poza przygotowywanie do odbioru tej kultury klasycznej. Ciągle jest problem z tym, żeby przekonywać w szkołach, że awangarda jest jakąś istotną wartością i że no, nauczenie się języka, jakim awangarda się posługuje, pozwala nam wejść w pewien świat, który myślę, że jest dosyć istotny i pozwalałby nam wzbogacić nasze życie. Pan uczy myślenia po prostu. Tak, pan powiedział, panie dyrektorze, że awangarda to między innymi poszukiwanie nowych form. No właśnie, to artyści poszukują nowych form i czy uznają to za działania awangardowe? Cisza zapadła, Paweł. Znaczy, ja się teraz zastanawiałem, że na przykład gdybym przez resztę programu z wami rozmawiał w ten sposób, to już byłbym awangardowy. Właśnie, to już by było działanie awangardowe. To już by było działanie awangardowe. Pytanie, czy jeżeli w przyszłości wszyscy będziemy w ten sposób rozmawiać ze sobą, to już jest awangarda. Czyli kiedy jest moment, kiedy awangarda przestaje być awangardą, tak? Czy jest taki moment? To jest też ciekawe. A nowoczesne technologie, w twojej ocenie, to jest awangarda? W jakimś stopniu tak, natomiast wydaje mi się, że no kiedyś kino też było awangardą, prawda? Jak ludzie uciekali z kina, jak wjeżdżał pociąg, ten film Braci Lumiere, prawda? Wjazd pociągu na stację. No i tak samo jak zakładają w tej chwili te gogle, no to też wrażenie jest niesamowite i mówią, ojej, wow, no jeszcze już nie uciekamy, bo jesteśmy przyzwyczajeni do form wizualnych, ale momentami niektórzy zdejmują, jak coś jest takiego. Także, no i co? I jakby film się przyjął, przestał być awangardą, ale na ten moment, wtedy, kiedy był pokazywany, można powiedzieć, prawda, że był swego rodzaju awangardą, prawda? Był nowym zjawiskiem, był też jakby nieuznany w ogóle za sztukę też swoją drogą, nie? Natomiast jakby, więc w tym sensie, jakby na początku drogi nowe technologie są awangardą. Natomiast tutaj mamy też do czynienia z nowym medium, bo film 360, czy wideo 360, czy wirtualna rzeczywistość, to jest, jak powiedział Chris Milk, jakby medium ostatnie. To jest nowe medium, medium ostatnie. Już poza tym nie będzie innego medium. Znak naszych czasów. Także no pytanie, czy to jest awangarda, czy to jest nowe medium po prostu, nie? Łukasz, a ty w swoich poszukiwaniach artystycznych? Mam wrażenie, że byłem awangardą awangardy, gdy założyłem to na głowę przed chwilą. No tak, ale ja bym zostawił to w sferze wrażeń jednak, bo ja nie kupuję tego. Znaczy, gdybyś za pomocą tych okularów dokonał zmiany naszego punktu widzenia na pewne sprawy, to tak, a sam gest nie. Czyli coś się musi jeszcze wydarzyć, tak? Nie tylko nowoczesna technologia w tym wypadku, tylko jeszcze jakaś zmiana wewnątrz. Wewnątrz i na zewnątrz. Jeżeli chodzi o styk awangardy i nowych technologii, to można powiedzieć, że awangardowi artyści byli bez wątpienia pierwszymi, którzy badali specyfikę danych mediów.
i tego, w jaki sposób te media wpływają na nasz sposób widzenia rzeczywistości. Tutaj mamy piękny łódzki przykład, czyli warsztat formy filmowej. Znakomitą grupę twórców, którzy zaczęli działać na początku lat 70. i gdy pojawiały się nowe technologie wizualne, badali to, w jaki sposób te technologie budują nasze widzenie rzeczywistości. Także w tym sensie oczywiście można mówić o pewnej awangardowości związanej z nową technologią, ale samo wprowadzenie nowej technologii nie jest awangardowe, przynajmniej w rozumieniu kulturowym. Tak? No jeżeli przyjmiemy rozumienie takie militarystyczne, a to stamtąd jest zaczerpnięte to słowo, no to możemy mówić o awangardach wszędzie, prawda? Awangardzie w rolnictwie, awangardzie w marynarce, awangardzie w wojsku, to zrozumiałe. Ale rozumiem, że skupiamy się przede wszystkim na awangardzie jako fenomenie kulturowym. Tak, ale fenomenie przede wszystkim sprawdzą się ewidentnie na polu walki najpierw. Tak? Znaczy, jak jeśli widzisz 360, tak, i masz w ręku karabin, no to jesteś w awangardzie, to jesteś oddział specjalny. Tak? No tak, teraz jest bardziej awangardowo, bo nie ma nic. Ale ja bym chciał jedną rzecz powiedzieć, bo te okulary oczywiście przypominają mi coś, co jest symbolem takiej wieży, która wszystko widzi, a nie chodzi o Tolkiena oczywiście, tylko o wieżę Eiffla, prawda, i XIX wiek, bo awangarda się szczepi na XIX wieku, na nowoczesności, ona jest na tym zaszczepiona. I figura w ogóle, ona się pojawia w pasażu. To przejście, znaczy wychodzimy z rynku skrążenia. Tak, to przebite bulwary, pasaże przez Haussmanna, aleje w miastach amerykańskich, Piotrkowska w Łodzi to jest nowoczesne miasto i dlatego z takim poślizgiem mogła się tu narodzić, wydaje mi się, awangarda, bo to było miasto właśnie nowoczesne. Skoro o miastach mówimy... Petersburg, tak. Modernizm zacofania nazywany również. Skoro mówimy o miastach, Łukasz, ty jesteś autorem filmu o Łodzi. Określiłbyś go jako dzieło awangardowe? Bo to jest na pewno film nietypowy. Nie jest trudno mówić o swoich dziełach, no bo rzeczywiście to jest tak, że ja jakby nie chciałem wiedzieć nic o awangardzie, ani o sztuce, żeby właśnie wykształcać swój język i on jest dla mnie ważny. Z drugiej strony tworzę już od tylu lat, że jakby no nie jestem chyba artystą już naiwnym, że jestem świadomy jakoś tego, co robię, jakiegoś komunikatu, więc nie wiem, na ile to jest jakby dzieło awangardowe. A jak byś umiejscowił ten film? Kilometry Łodzi, powiedzmy. No na pewno punktem wyjścia było właśnie zobaczenie filmu Oj, nie mogę się zatrzymać Rybczyńskiego. I w sumie pomyślałem o tym, że ja bym chciał jakby ten temat rozbudować w taki sposób, że może już nie szukać samego tego właśnie języka, którym chciałbym się wyrazić, tylko żeby pokazać jak najwięcej. Że to jest takie jakby chyba sprzężenie tej awangardy z dokumentem. Ale trudno mi o tym mówić. Chyba, że robiłeś też vloga, prawda? Taki odcinek, serial taki, tak? Robiłem o sobie. To było dość mocno awangardowe. To było dość mocno awangardowe, tym bardziej, że wiedziałem, nie miałem internetu bardzo długi czas i wiedziałem, że jest coś takiego jak vlogi. I zapytałem kogoś, co to jest. Mówiłem, a to są takie pamiętniki w ogóle jakieś. I tak zacząłem robić taki serial. Ponad 100 odcinków zrobiłem. W sumie udokumentowałem półtora roku swojego życia. Gorzej być nie może. To jest rzecz dosyć mocna. Tak, widziałem parę odcinków. To awangardowe dosyć. Natomiast wracając, ja też robiłem vlogi 360 po prostu, więc jakby forma vlogów, taki eksperyment tam parę, właśnie moja żona uciekała, ja mówię, nie uciekniesz, bo to wszystko widzi dookoła, a ja tu nagrywałem ją, ona nie chciała być nagrana i tak dalej. Jakieś takie eksperymentowanie z formą. Chciałbym tu zwrócić uwagę na jedną rzecz, że awangardowości, zwłaszcza jeżeli przy myśleniu o tym pojęciu odwołujemy się do historycznej awangardy, nie powinno się redukować jedynie do czysto formalnego eksperymentu. Awangarda zawsze zakładała, że potrzebne są jej nowe języki czy nowe formy do tego, by po pierwsze wyrazić zmieniającą się rzeczywistość, a po drugie, by za pomocą sztuki wpływać na tę rzeczywistość, by ją zmieniać. Awangarda nie była sztuką dla sztuki. Zawsze zakładała, że działania artystyczne mają czemuś służyć, czemuś większemu niż sama sztuka, czyli przekształceniu człowieka, przekształceniu społeczeństwa. Oczywiście były dyskusje i spory co do tego, jak ta zmiana ma wyglądać, jak ma być przeprowadzana. Część artystów po prostu chciała zaprojektować zupełnie nowy świat,
i chciała niejako w taki demiurgiczny sposób całe społeczeństwo przekształcić. Inni z kolei artyści zakładali, że trzeba zmienić przede wszystkim świadomość człowieka, tak? I człowiek ze zmienioną świadomością będzie inaczej działał w tym świecie. Ale zawsze było to istotne, prawda, że eksperyment formalny ma służyć czemuś więcej. Wracając, na ten wymiar społeczny. Wracając jeszcze do filmu Łukasza Zbałut, żeby nie mówić o dziele, nie pokazując fragmentu, to zobaczmy fragment Kilometry Łodzi. To jest film, za który Łukasz dostał, na który dostał stypendium Urzędu Miasta Łodzi. Kocie łby. Łukasz, czy ty chciałeś pokazać też inną rzeczywistość, która nas otacza? Czy właśnie tę konkretną, która jest? Nie taka rzeczywistość otacza. Do mnie nie przemawia świat białych kołnierzyków. W sensie, ja się źle czuję w takich sterylnych bardzo warunkach. To daje dużo większą swobodę. Czyli nie było to przetworzone przez ciebie jako przez reżysera, tylko chciałeś za wszelką cenę pokazać rzeczywistość taką, jaka jest faktycznie. Znaczy, no na pewno jest przetworzone, bo to są też jakieś komentarze, które nam jakby nadają. Jakby nie tylko, że jest pokazane, tylko jakby co ja w jakiś sposób o tym myślę, tudzież moi rozmówcy w całym filmie. Moim zdaniem to jest akurat bardzo dobry przykład właśnie zaaplikowania pewnych rozwiązań formalnych. Zresztą tutaj ja bardzo mocne łódzkie odniesienia widzę, chociażby do takiego kina Józefa Robakowskiego i warsztatu formy filmowej, po to, żeby o otaczającej nas rzeczywistości opowiedzieć w taki sposób, czy ją pokazać w taki sposób, żebyśmy ją inaczej mogli zobaczyć. Prawda? To jest jedna z takich właśnie awangardowych idei, prawda? Pokazać świat w taki sposób, który sprawia, że inaczej o tym świecie pomyślimy, a co za tym idzie, inaczej będziemy chcieli w tym świecie też działać. Tak? Nie spodziewałeś się, że jednak film jest awangardowy. Panie dyrektorze, ja chciałem zapytać, dlaczego obchody roku awangardy w Polsce, a nie awangardy polskiej? Ponieważ awangarda w Polsce była zjawiskiem kosmopolitycznym. Była zjawiskiem, w które były zaangażowane postaci z różnym wywodzące się z różnych kontekstów etnicznych również. To byli artyści pochodzenia żydowskiego, artyści pochodzenia ukraińskiego, artyści pochodzenia niemieckiego. Zwłaszcza w Łodzi mieliśmy z tym do czynienia. No, pierwsza awangardowa grupa w Łodzi to była grupa Jungidisch, czyli grupa artystów i poetów żydowskich. W związku z tym trudno powiedzieć o tym, że to była awangarda polska. Była to awangarda, która działa się w Polsce. Po drugie, awangarda sama z założenia definiowała się jako taki nurt, który przekracza granice narodowych kultur. Awangarda była z założenia nurtem uniwersalnym i ponadnarodowym. Świadomie artyści awangardowi próbowali odwracać się od lokalnych kultur, od kultur narodowych i chcieli tworzyć jedną wielką wspólnotę kulturową uniwersalnego człowieka. W związku z czym, gdybyśmy mówili o polskiej awangardzie tylko, niejako zaprzeczalibyśmy po pierwsze złożonemu etnicznie wymiarowi awangardy tutaj w Polsce, a po drugie ideom, jakie przyświecały artystom awangardowym. Jeżeli mielibyśmy próbować podsumować ten rok stulecia awangardy, no właśnie tych wydarzeń w przestrzeni całego kraju było bardzo, bardzo dużo. Czy udało się tego widza chociaż trochę przygotować albo tak no, bardziej w stronę tej awangardy nastawić? Czy przygotować widza? Odbiorcę. Oczywiście wychodzilibyśmy z tego założenia, że te obchody są w stanie dokonać zmiany jakiejś społecznej i nagonić nam ludzi na wystawy, na festiwale i tak dalej. Nie, tu cudu nie może być, dlatego że właśnie jesteśmy w takim momencie preedukacji, w jakim jesteśmy. I owszem, to by było możliwe, gdyby system edukacji był sprzężony z tym. Ale chcę powiedzieć tutaj, że to mnie niezwykle cieszy też. Rzeczywiście
obchody zaangażowało się bardzo wiele instytucji, organizacji, środowisk, co pokazuje, że dla ludzi, którzy tworzą kulturę obecnie, awangarda jest istotnym punktem odniesienia. Zaangażowały się wielkie muzea, wielkie festiwale, wielkie teatry, ale też domy kultury, ale też szkoły. To chyba jest wspaniałe. I prawda? To jest fantastyczne. Co ważne, te obchody miały miejsce nie tylko w metropoliach, nie tylko w dużych miastach, ale też w mniejszych miejscowościach. I mam takie wrażenie, że ten moment stulecia istnienia awangardy w Polsce był pretekstem do tego, żeby po raz pierwszy w niektórych miejscach o tej awangardzie mówiono, bo to, że na przykład Muzeum Sztuki w Łodzi organizuje wydarzenia związane z awangardą, to jest oczywiste, tak? Ale to, że na przykład Muzeum Historii jakiegoś miasta zdecydowało się zrobić wystawę poświęconą awangardzie, to jest już jakaś nowa jakość. Muzea, które do tej pory w ogóle tym tematem się nie zajmowały, postanowiły się z tym tematem zmierzyć. Czyli publiczność tych muzeów, która do tej pory nie wiedziała nic o awangardzie albo prawie nic, miała dzięki nowej aktywności tych instytucji, bo to nie tylko muzea, ja upraszczam w tym momencie, szansę, żeby się jakoś z tą awangardą zapoznać. Więc pod tym względem już jakiś proces został zainicjowany, mam nadzieję, który oczywiście nie przyniesie skutków natychmiastowych, ale jeżeli będzie kontynuowany przez przynajmniej część z tych instytucji, organizacji, szkół, to może rzeczywiście w dalszej perspektywie jakąś tam jakiś istotny efekt przynieść w tym sensie, że przynajmniej część społeczeństwa przekona do tego, że jeżeli mówimy o naszym dziedzictwie, to nie możemy myśleć tylko o skrzydłach husarskich, o Matejce, o Moniuszce, ale też trzeba pamiętać o tym, że częścią tego dziedzictwa jest... I pamiętajmy o tym, tu postawmy kropkę, panie dyrektorze. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. Dziękuję. Doktor Przemysław Owczarek, dyrektor Domu Literatury w Łodzi. Dziękuję. Paweł Jóźwiak-Rodan, reżyser, scenarzysta. I Łukasz Cieślak, Łukasz Zbałut, muzyk, reżyser, performer. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i tak się mówi, 30 minut i co? Szybciusieńko, tak?